Tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, znajduję się w jednej z galerii w Arkadii w Warszawie. Idziemy szukać wirusa paniki i mamy nadzieję, że się dzisiaj uda. Będziemy odwoływać wirusa paniki. Jesteśmy tutaj całą zgrają i zapraszamy. Będzie śmiesznie. Dzień dobry. Szukamy wirusa paniki. Nigdzie nie widać tego, co media i politycy roznoszą. A tutaj już cała ekipa Śnieżynek. Tutaj słuchajcie, akcja przygotowana przeze mnie, przez moich patronów oraz strajk przedsiębiorców mazowieckie. Idziemy rozdawać ulotki, będziemy zapraszać ludzi, mobilizować, żeby zjawili się 13 i będziemy poszukiwać wirusa paniki. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, bardzo dobrze ubrani, więc nikt nie powinien się do nas czepnąć. Także zapraszamy na nasz film. Mam nadzieję, że będzie śmiesznie. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii! Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, jesteś wolnym człowiekiem. Proszę pana, macie awizację na coś takiego? Na co? Na takie coś? Ale na co? Ale jesteśmy na zakupach. Jesteśmy na zakupach, jesteśmy wolnymi ludźmi. Chodźmy, chodźmy, nie rozmawiajmy z panem. Chodźmy. Chodźmy, lecimy na górę. Skakować, skakiwać dziewczyny. Skakać, szybko, szybko, na górę, na górę. Trudno. Uwaga, uwaga. Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, jesteś wolnym człowiekiem. Zastanówmy się wszyscy, ile jeszcze wytrzymamy tych zakazów, jak będą wyglądały nasze święta. Jeżeli chcesz sprzeciwić się reżimowi pisowskiemu, panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, zapraszamy wszystkich, 13 zaprotestujmy. Ogólnopolski protest, który przygotował strajk przedsiębiorców, strajk kobiet oraz Grupa Opór. Zapraszamy. 13 godzina, 13 Warszawa. Godzina? Godzina 12. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor. Włącz myślenie, jesteś wolnym człowiekiem, chodź z nami, zdejmij maskę i zaprotestuj już 13.
Nie ma nagrywania ani gadania. Uwaga, uwaga! Jestem wolnym człowiekiem, telewizja HWDP. Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, zastanów się, jak będą wyglądały twoje święta. Czy jesteś gotów pozbyć się części rodziny z domu? Czy jesteś gotów na to, żeby spędzać święta po kryjomu? Czy jesteś gotów na to, żeby przymusowo zaczęli cię szczepić? Jeżeli się nie zaszczepisz, to nie będziesz mógł nic zrobić. Pochyl się nad tym i zobacz, jak wrócisz do domu i wspomnisz tych covidian tutaj. Zastanów się nad tym, ile jeszcze wytrzymasz. Idźcie gdzie chcecie. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, jesteś wolnym człowiekiem. Chodź z nami, 13 Warszawa, ogólnopolski protest. Zaprotestuj razem z nami. Przyjdź i pokaż Jarosławowi Kaczyńskiemu, że masz go w dupie. Zapraszamy do naszych śnieżynek, do naszych ufoludów po ulotki. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, jesteś wolnym człowiekiem. Zastanów się, czy jest ci dobrze. A wy z tym przejście, stąd z boki was pod... Czy jest ci dobrze? Jestem wolnym człowiekiem. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, we z nami pana też zapraszamy, panie ochroniarzu. Niech pan przyjdzie 13 i zaprotestuje. Godzina 13, godzina 12, Warszawa. Strajk ogólnopolski zorganizowany przez wiele środowisk. Strajk przedsiębiorców, grupa Opór, grupa Strajku Kobiet i wiele, wiele innych środowisk, które mają dość. Umierają nasze interesy, padają nasze branże. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tu nie ma w ogóle ludzi. Czy jesteście gotowi spędzać święta w piwnicy? Czy jesteście gotowi zejść do podziemi, byle tylko Jarosławowi Kaczyńskiemu było dobrze? Ile jeszcze? Ile jeszcze tego okradania państwa? Ja mówię dość. Jeżeli ty masz dość, przyjdź i zaprotestuj. Warszawa, ogólnopolski strajk. Jeżeli będzie nas milion, to wywieziemy cały rząd na taczkach. Zastanów się nad tym. Konstytucja jest jedna i każdy człowiek jest suwerenem. I to my jesteśmy władzą zwierzchnią. Władza zwierzchnia należy do narodu. Uwaga, uwaga! Odejdź, bo gazem dostaniesz. Odejdź. Odejdź, nie masz prawa. Odejdź. Odejdź, bo dostaniesz gazem. Odejdź z rękoma, nie masz prawa do mnie podchodzić. Proszę odłożyć to. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. No co? Nie macie prawa, nie macie prawa. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Panowie ochroniarze, jak chcecie tutaj coś porobić, to proszę wyzywać policję i nie zaczepiać nas, bo wyjmę gaz i zostanie któryś gazem po twarzy.
Załóż maskę. Uwaga, uwaga! Prosimy o ochronę, o nieużywanie agresji. Mamy święta, radujmy się. To jest czas, który powinniśmy wykorzystać z rodziną. Jak go wykorzystamy? Kiedy zabrania nam się spotykania powyżej 5 osób. Kiedy zmusza nas się do noszenia maski w domu. Przecież to jest absurd. Zaprotestuj i nie daj się reżimowi Kaczyńskiemu. Jesteś wolnym człowiekiem. Zdejmij maskę i pokaż, że masz dość. Ile jeszcze damy się wykorzystywać? Mamy komunikaty w telewizji, że jeżeli nie przyjmiesz 2 dawek szczepionki, która nie była przetestowana, nigdzie nie wyjedziesz. Nie wejdziesz do takiej galerii, bo właśnie ta agresywna ochrona będzie sprawdzać, czy masz paszport szczepienny. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor. Włącz myślenie. Jesteś wolnym człowiekiem. Weź ty ręce, bo mówię ci, użyję. Będę się bronił. Ja też. No nie masz prawa mnie dotykać. Nie kradnę, nic nie robię. Dzwoń po policji i się zrywaj. No to świetnie. To się ciągnie. To poczeka pan. Ciągnie, przeproszę się pan. Odzywaj się, gościu. No to właśnie odzywa się pan, dobrze? Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii! Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Weź kurwa, bo dostaniesz... No idziemy do dyrekcji. Ja idę tego... W dupa się chłopca. Weź kurwa te łapy, ty. No to weź łapy. Ochrona jest agresywna. Prosimy ochronę o nieużywanie agresji. Jesteśmy na żywo, więc bardzo proszę nie używać agresji. Jak skończę akcję? Jestem wolnym człowiekiem. Konstytucja zapewnia mi... Że mam... Ty weź się kurwa, nie pchaj, dobra? Że pan chadł na mnie. Jestem wolnym człowiekiem, konstytucja mi zapewnia, że mogę się przemieszczać swobodnie po całej RP. Gdzie nasza? Nasze towarzystwo? Gdzie na parking? Dobra, chodźcie na parking. Chcemy na dół, jeszcze sobie wychodzimy. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii! Jeżeli nie chcecie, żeby tak właśnie reagowała ochrona, kiedy się nie zaszczepicie, 13 przyjdź do Warszawy, godzina 12, zaprotestuj! Dobrze. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor. Włącz myślenie. Jesteś wolnym człowiekiem. Nazwiska proszę swoje podać. Nazwisko! Raz! Policji podamy. Nazwisko! Policji! Kto mnie zaczepiał i kto naruszał moją nietykalność? Raz to się do psa mówi. Właśnie. Kim ty jesteś? Człowiekiem. Kim ty jesteś? Jesteś człowiekiem. No, no to daj mi robić swoje. Policja nie robi. To leć na szczepionkę. Z dzieciami? Z dziećmi! Z dziećmi! Mam nadzieję, że pierwszy się zaszczepicie! Jako służby! Bo to! To i nie straszcie dzieci. Robimy prześmiewczą akcję, a wy straszycie dzieci. Dumni jesteście z tego? Proszę. A raczej wy straszycie. Dlaczego się pan w kanamie? Ja się nie pcham, tylko idę ten. Kanamie? Ty, gościu. To co pan się w kanamie? Gościu, weź kurwa. No co? Odejdź, dobrze? Odejdź. Odejdź. Co ty kurwa? To się pliki. Odejdź, kurwa, człowieku, odejdź, kurwa. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Wyłącz telewizor. Włącz myślenie. Jesteś wolnym człowiekiem. No dobrze, ale weź to. Jestem wolnym człowiekiem, mam prawo poruszać się swobodnie po terytorium RP. Ma to usadzać. Weźcie dzieciaki.
Mam nadzieję, że panowie ochroniarze piersi dadzą się zaszczepić podwójną dawką. Ja swoją chętnie oddam. Uwaga, uwaga. Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor. Włącz myślenie. Jesteś wolnym człowiekiem. Już 13. Warszawa. Ogólnopolski strajk zorganizowany przez wiele środowisk. Jeżeli będzie nas milion, to zmienimy obecną sytuację. Wychodzimy z tego punktu. Czy zechce mi pan podać swoje dane? Tak. To proszę. Jak wyjdzie czas. Policja w drodze. My nie zawiadowaliśmy policji. Ale przyszliśmy na zakupy. Pan poczekaj, bardzo dobrze. Wszystko się dobrze. Chcieliśmy zrobić reklamę, macie antyreklamę. Jak zwykle. Jak zwykle. Uwaga, uwaga. Już 13. Warszawa. Ogólnopolski strajk przeciwko reżimowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dość tyranii, dość zamykania interesów, dość przymusowi chodzenia w jakichś ścierkach, które i tak nic nie dają. Czy pierwszy pan się da zaszczepić? To jest moja sprawa, proszę pana. Czy pan się da pierwszy zaszczepić? Dlaczego pan używał do mnie jakichś, nie wiem, chwytów dziwnych? Dlaczego pan naruszał moją nietykalność cielesną? Mamy prawo być w tym sklepie i robić to chce? Przecież my jesteśmy wolnymi ludźmi. Przecież mamy prawo swobodnie poruszać się po terenie RP. To pan się porusza. No ale to dlaczego pan mnie narusza moją nietykalność? Kim pan jest? Dobra, dobra, dzięki. Niestety, ale panowie nie macie racji, bo to dyrektor musi wyjść i powiedzieć, że nie możemy tu śmierć w sklepie, nie wy. Chcecie porozmawiać z Warszawy, tylko właśnie tu rozmawiamy. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor. Włącz myślenie. Jesteś wolnym człowiekiem. Czy chcecie takiego życia? Jeżeli się nie zaszczepicie, nie wejdziecie do takiej galerii. Właśnie tak będą reagować ochroniarze. Będą wam wszystkiego zakazywać. Szczepionka, którą przygotował nam Mateuszek Kończuszek, który mówił w lipcu, pamiętamy, że koronawirus jest w odwrocie, że nie należy się go bać, a teraz każą nam się szczepić. Każą nam się szczepić i każą nam żyć jak ludzie trzeciego świata, kiedy tego nie zrobimy. Pomyślcie na tym, jak wrócicie do swoich domów i zastanówcie się. My robimy to również dla was. Nie robimy tego dla zabawy. Pomyślcie sobie, czy takiego życia chcecie? Czy dobrze wam się chodzi w tych maskach? I czy będzie tam wam się dobrze tak spędzać Wigilię? Szukaj, spokojnie. Możesz szukać, to szuka. Nas pobili czy coś, bo ja się wykupłem tam i policja już jedzie na tutaj. Dzięki bardzo, dzięki kolego. No właśnie używali przemocy, dziecko wystraszyli. My jesteśmy tu spontanicznie, nie jesteśmy tu agresywni. Przyszliśmy tutaj z dziećmi, spadło coś. Kto był agresywny? Kto był agresywny? Panowie byliście agresywni. Jakim prawem? Świadkiem, że pan zaczął niestety ruch. A potem pana mam nagranego. To następnym razem siebie nagrajcie, jak prowokujecie, jak zaczynacie. Ale co panu to przeszkadza, proszę pana? Co panu, czy pan się da zaszczepić? Czy dobrze się panu pracuje w tej szmacie na twarzy? Czy jest pan dumny z tego? Jestem Polakiem i mam prawo protestować, to jest moje konstytucyjne prawo. Rozumie pan? To jest moje konstytucyjne prawo do wyrażania swojego sprzeciwu. Troszeczkę ciszej.
Może pan być ciszej? Mogę. Naprawdę pan jest... Mogę. Mogę być ciszej. Ale to jest akcja, żeby być głośno. Chcemy, żeby nas usłyszała cała Polska, dlatego jesteśmy głośno. Dość półśrodków. Teraz już nie ma czasu na to. Już niedługo będą szczepionki. Czy będziecie chcieli się szczepić? Ile jeszcze zamkną na naszych biznesów? Ile jeszcze? Ile jeszcze damy się poniżać? Zastanówmy się nad tym, kiedy wrócimy do domu. Wesołych świąt, panowie ochroniarze! Alleluja! Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor! Włącz myślenie, jesteś wolnym człowiekiem! Zapraszamy 13 Warszawa, godzina 12, ogólnopolski strajk. Zaprotestujmy przeciwko reżimowi PiS-u! Jeszcze niżej, dziewczyny. Minus 2. To niech wracają. Dziewczyny minus 2! Co to wie? Pozdrawiam, wesołych świąt! Walczmy o swoje! To? Którego pana boli rączka? A mnie boli jaja, bo pan mnie uderzył w nie. Rozumie pan? No, to pan był agresywny i niech pan nie symuluje, bo my nie przyszliśmy tu nikogo bić, ani naruszać nietykalności. To wy jesteście agresywni. To wy jesteście strażnikami z Teksasu, którym w życiu coś nie wyszło. Ale nie słyszymy, jesteśmy głosy, tak jak pan. Usłysz mój apel rozpaczy, nie chcę się szczepić. Uwaga, uwaga, mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki, pozostają przy odbiornikach, naraża się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, jesteś wolnym człowiekiem. Warszawa, strajk ogólnopolski zorganizowany przez wiele środowisk, strajk przedsiębiorców, grupa opór, strajk kobiet i wiele, wiele innych. Chcieliśmy jeszcze wam puścić kolędy, ale niestety nie zasługujecie. Mikołaj w tym roku do was nie przyjdzie, bo byliście niegrzeczne, łobuziaki. Wszystkiego dobrego! Wesołych świąt! Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii! Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Jesteś wolnym człowiekiem. Już pan nie używa agresji? Obsrał pan zbroję? Świetnie. Kultura, proszę pana. Niech pana cała Polska pozna, jak pan się zachował w stosunku co do dziewczyn, co do kobiet i małych dzieci, które pan wystraszył. Może pan będzie dumny, jak pańska rodzina będzie szczepiona. Ja chętnie oddam panu swoją dawkę szczepionki. Na swojego dziecka nie dopiero na akcję. Na jakie akcje, proszę pana? To była rodzinna akcja, spontaniczna. Przebraliśmy się za Mikołaju, jesteśmy zabezpieczeni i nikomu nic nie robimy. To wy używacie agresji, bo macie problem ze sobą. Poza tym mamy świadków, którzy widzieli wszystko i tutaj pan widział. Też użyliście co do niego agresji i był to postronny człowiek. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, jesteś wolnym człowiekiem!
Proszę pana, pan w białej bluzce, w razie co proszę napisać do mnie maila na hwdp.tv Piotr Biedka. Pozdrawiam pana serdecznie, wesołych świąt. Czy mogę jeszcze panu ochrona rząd coś pomóc? Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy i jednak nie będziecie chcieli się zaszczepić, polecam Justyna Socha, profil Stop Not, na pewno panu pomoże. Zapraszam do kontaktu. Co? Nie wiem, nie. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Jeżeli nie chcesz, żeby właśnie taka ochrona powstrzymywała cię przed przyjściem do sklepu, kiedy się nie zaszczepisz, przyjdź 13 i zaprotestuj przeciwko reżimowi Jarosława Kaczyńskiemu. Dość okradania narodu, dość straszenia ludzi, dość zamykania biznesu, dość klucza nam w twarz, bo my jesteśmy suwerenem, to my będziemy zaprowadzać porządek w tym kraju. Jeżeli każdy facet ma jaja, to niech przyjdzie 13 i broni swoich kobiet oraz swoich dzieci. Ile będziemy jeszcze dawać sobie pluć w twarz? Ja mówię dość! Ja mówię stop Jarosławowi Kaczyńskiemu! Stop PiS! Jeszcze raz może do kamery! Dawaj, powiedz i powiedz! Co myślisz? Bardzo dobrą robotę robi. Cześć, dzięki. Pozdrawiam cię serdecznie. Wesoły świąt, kolego. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Gdzie teraz? Dobrze. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor. Włącz myślenie, jesteś wolnym człowiekiem. Już 13 w Warszawie o godzinie 12 ogólnopolski protest przeciwko reżimowi Kaczyńskiemu, zorganizowany przez wiele środowisk. Jeżeli masz dość, przyjdź, zaprotestuj i pokaż. To już jest naprawdę ostatnia szansa na to, żebyśmy wrócili do normalności. Dość pseudopandemii, dość wykorzystywania ludzi, dość terroru pisowskiego. Dość, to my jesteśmy suwerenami. Pokażmy to i pokażmy, że to naprawdę działa. Kiciulka mała. Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, jesteś wolnym człowiekiem. Ile jeszcze damy się poniżać? Ile damy sobie odbierać naszą niezbywalną godność? Pamiętajcie, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Jeżeli my nie zawalczymy o nią, to nikt nam jej nie odda. A tu nasza dzielna gromada, słuchajcie. Także tutaj dzielna nasza... Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostając przy odbiornikach, narażasz się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Zapraszam wszystkich do wystawiania opinii tutaj Arkadii, Warszawa. Jak zostaliśmy potraktowani? Przypominam państwu, że mamy prawo poruszać się swobodnie po terytorium RP. A ochrona nie jest od tego, żeby używać agresji. Natalia! Nie chcesz
Jak tam? W porządku wszystko? Elegancko. W porządku? Elegancko. Jak druga śnieżynka, w porządku? Brawo. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. I tak, słuchajcie, spontaniczna akcja zakończona agresją ze strony ochrony. Oczywiście, jak już zobaczyli, że nie ma co dyskutować, to nagle poprawność im się włączyła polityczna, ale nie polecam tego sklepu, bo tylko są nastawieni na ciągnięcie od was kasy, a w momencie, kiedy przychodzisz i chcesz robić coś dla tej ojczyzny, to jest po prostu dramat. To my jesteśmy u siebie. To oni przyszli na naszą ziemię. To oni nie płacą podatków. I jeszcze będą nas wyrzucać. Nie, ja mówię dość. I my to zmienimy. My, suwereni, to zmienimy. Jeżeli kiedykolwiek władza się zmieni, to sam będę wnioskował o opodatkowanie takich miejsc. I to, słuchajcie, powinny być te podatki naprawdę duże, żeby mali przedsiębiorcy, małe sklepy mogły normalnie żyć, a nie jakieś żarty. Pozdrawiam was serdecznie, słuchajcie, i zachęcam do przybycia 13 na strajk, który naprawdę zorganizował dużo środowisk, dużo ludzi się, słuchajcie, pod tym podpisuje. Jeżeli będzie nas naprawdę dużo, to mamy realną szansę, słuchajcie, zmienić coś w tym państwie. Jeżeli będziemy siedzieć dupą na kanapie i zachowywać się jak ta ochrona, to przyjdą, zaszczepią twoje dzieci, zamkną ci biznes i będziesz mógł po prostu tylko patrzeć. Zbigniew Ziobro już przygotował. Cześć. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Mamy zdjęcia zrobić? Jasne. Chodź, Aga, zrób. Jest jeden warunek. 13, 12 widzimy się w Warszawie. Oczywiście wszystko to powiemy. Chodźcie. Którego się widzimy? 13, w tą niedzielę o 12. Przyszliśmy tutaj z Woli, z żoną specjalnie do was. Widzieliśmy, jaka jest akcja. Szkoda, że nie zdążyliśmy. Zapraszamy, popieramy 100% akcję waszą. Polacy, obudźcie się! Obudźcie, stuknijcie się w głowy! Pomyślcie o swoich dzieciach, swoich matkach, rodzicach, o swoich babciach i o swoich bliskich. Pamiętajcie, musicie być z nami. Ja jestem tak samo z Piotkiem, jestem z wami, jestem z całą rodziną. Dziękuję, że mogę z wami tutaj być. Super, dziękuję. Dziękujemy. Super, naprawdę, ja was podziwiam, naprawdę jestem z wami. Naprawdę. Zróbmy to zdjęcie sobie tutaj. A zdjęcie dawajcie, jeszcze raz zdjęcie. Hop, Mapis, do przodu, idź do przodu. Dawaj, do przodu. Nie, z boku nie widać twarzy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Szacunek, że tu przyszliście. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. No trzeba, bo po prostu jest dramat. Nie pilnujcie dzieciaczków tylko. Jest dramat, wie pan co, no po prostu jest dramat. No agresja, tu poziom w ogóle tych ochroniarzy, to jest po prostu no dramatyczny, no nie? Jesteście, powiem wam, że wszyscy oglądają i naprawdę szanują was 100%. Dobra, dziękujemy, że przybyliście. Wszystkiego dobrego. Dzięki, trzymajcie się ciepło. Czy pan coś ode mnie sobie chce? Niech pan nie straszy mojego dziecka. Weź odstraszy. Zejdź z drogi. Zejdź z drogi. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszliśmy na zakupy. Możemy zejść, zejdźmy z ulicy. Możemy zejść? Bo to? Ten pan, słuchajcie, naruszył moją nietykalność. Zejdziemy na parking. Gdzieś wolne jakieś miejsce? Możemy przejść. Bo mamy tutaj dzieci i nie będziemy tutaj robić szopek. Dobra, zejdźmy gdzieś na boczek. Tutaj. Chodźcie tutaj, Natalia, chodźmy tutaj wszyscy. Sebastian, żeby dzieciaki były bezpieczne. Leć do mamusi. Pan jest organizatorem? Nie ma tu organizatorów. Jesteśmy tu spontanicznie. Spontaniczna impreza, nie bez organizatora. Ale jaka spontaniczna? Na czym to polega? Spontanicznie na zakupy przyjechaliśmy. Mamy prawo swobodnie. Z relacji tutaj pracowników ochrony wynika, że mamy swobodnie prawo poruszać się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro pan ochroniarz może się swobodnie poruszać, to ja również. Nikt nie może być dyskryminowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z jakiejkolwiek przyczyny. Popełniliśmy jakieś przestępstwo? Popełniliśmy jakieś wykroczenie?
Proszę okazać dokument. Nie, proszę pana, najpierw niech pan się przedstawi i powie, czy popełniłem jakiś... Pana, jak się nazywa? Jak się pan nazywa? Aspirant Łukasz Trojanowski. Trojanowski. I dobrze, i panie, panie policjancie, podstawa prawna, podstawa faktyczna. Proszę pana, artykuł 15 ust. 1 punkt 1 ustawy o policji, podstawa faktyczna, zakłócanie ładu i porządku publicznego, poproszę o dokumenty tożsamości. Czy pan jest przekonany... Od pana i od pana. Od pana? Czy pan jest przekonany, że naruszaliśmy mir domowy, proszę tak? Proszę okazać dokument tożsamości. W jakim celu? Proszę okazać dokument tożsamości. W jakim celu? Proszę się wylegitymować. Ale w jakim celu? W jakim celu? Proszę się wylegitymować. W jakim celu? Już powiedziałem. Ale w jakim celu? Nie będę powtarzał, już powiedział. W jakim celu? Skoro w jakim celu? Żeby mógł za... Pana, żeby mógł... A czy ktoś zmierzył poziom decybeli? Na jakim musiałby wyjść do mnie dyrektor i zwrócić mi uwagę. Nie ma powiedziane. Na jakim podstawie zakłócaliśmy mir domowy? Niech pan mi powie. Co zrobiliśmy nie tak? Jeżeli się nie wylegitymuje, się będzie musiał doprowadzić do jednostki policji. Proszę bardzo. Niech pan najpierw... A ja zawiadomię prokuratora oraz BSW. Niech mi pan poda podstawę faktyczną. Pan podał mi podstawę prawną. Jeszcze podstawę faktyczną. Na jakim... W jakim stopniu miałem zakłócać mir domowy? Porządkowy? Jak pan to... Jaki artykuł? Proszę się poddać. Proszę się nie oddawać. Ale ja idę do swojego dziecka. Proszę się nie oddawać. Do swojego dziecka idzie, człowieku, to jest normalne. Przecież tu nikt nie ucieknie. Nie, niech pan powie, proszę pana. Ja nie mam się zamiaru z państwem tutaj szarpać. Ale proszę pana, nie mamy zamiaru się szarpać. Proszę się nie oddalać i wykonywać polecenia. Ale jakie polecenia? Żebym wykonywał pana polecenia, to pan... Ale pan na mnie nie krzyczy, bo ja się pana nie boję, proszę pana. Ja się pana nie boję, pan to rozumie? Nie ma pan maseczki. Nie boję się, mam tutaj zasłonięte. Nie, nie ma pan zasłonięte. No jak nie? To jest kolejny powód... Proszę pana, a jak reguluje, jak reguluje ustawa? Jak reguluje ustawa? Nie, proszę pana, mam zasłonięte usta i nos. Ustawa nie reguluje tego, czy to ma być z góry, z boku, z dołu, czy z kolejnej strony. Niech pan mi powie... Dokładnie. Ja panu się wylegitymuję. Nie ma pan zasłoniętych nos. Proszę pana, niech pan mi powie, w jakim stopniu miałem naruszać mir. Jaki to jest artykuł? Nie stosujecie się państwo do poleceń policji. Jaki to jest artykuł? Nie stosujecie się do poleceń policji. Jaki to jest artykuł? Nie, proszę pana, żeby pan mi mógł wydawać polecenia, to ja jestem suwerenem. Muszę popełnić nie. wykroczenie bądź przestępstwo. Pan się bardzo myli. Proszę pana, no nie mylę się, bo znam swoje prawa. No jak pan chce, ja też znam swoje prawa. Oczywiście. A pan nie zna swoich obowiązków. Proszę pana, jak miał polegać... Pan nie zna swoich obowiązków. O jakie wykroczenie jestem podejrzewany? Pan nie zna swoich obowiązków. Proszę pana, rozmawiam poważnie. Ale ja już powiedziałem. Ja bo dzwonię w tej chwili do BSW. To dzwoń pan. Mamy poważnie rozmawiać? No to dobrze. Więc to jeszcze odzwoń. Oczywiście. Oczywiście. To proszę mi podać podstawę prawną legitymowania. Jaka? Artykuł. Już była podawana. Artykuł. Już była podawana. Artykuł. Artykuł 15 nie będę policji. To jest prawna. Nie będę panu powtarzał 10 razy. Będzie pan, bo ja tego żądam. Nie bo to pan mi służy, a nie ja panu, drogi panie. No pan się myli. Ja panu wcale nie służę. Czy służy pan? A co to jest policja? Służba. 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 Komu pan służy? Wiernie narodowi. Artykuł 27. Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom wykonywania praw obowiązków policjanta, ślubuję. Służyć wiernie narodowi. Naród to ja, naród to my. Proszę mi podać, panie policjancie, podstawę prawną i faktyczną. Nie zrozumiałem. Proszę mi wytłumaczyć i ja się panu zaraz potem wylegitymuję. Nie wykonuje pan moich poleceń. A jak polecam? Jak polecam? Proszę pana, a jak będzie mi pan kazał pompki robić albo aportować, to też mam robić to? Się później zażalić na nie, proszę pana, myli się pan. Chyba się panu coś poprzestawiało w pańskich obowiązkach. Ogląda nas pół Polski, proszę pana. Bardzo dobrze. I niech pan powie, jakie popełniłem wykroczenie. I ja zaraz bardzo chętnie się panu wylegitymuję. Artykuł podstawę prawną, na co mam później złożyć zażalenie do prokuratura? Oczywiście zaraz po tym, jak pan przedstawi artykuł, z którego popełniłem wykroczenie bądź przestępstwo. Ja już panu powiedziałem i nie będę panu powtarzał w kółko. To jedziemy na komisariat. Będziemy musieli. To aresztujcie mnie i jedziemy na komisariat. A ja złożę zawiadomienie na zatrzymanie. Oczywiście, oczywiście. Panowie policjanci, którzy tu byli. No proszę bardzo. Co się stało? Na jakiej zasadzie zakłócaliśmy wasz spokój? Czy ktoś zmierzył poziom decybeli? Zwrócał panu pan uwagę? Głuchy jestem. Za głośno krzyczy? Ale, no, ale zmierzył pan hałas? Jaki jest poziom dopuszczalny osobą, rozmowy albo mówienia? Która może stwierdzić, jest dyrektor tej placówki. To nie pan ma, naruszał moją nietykalność cielesną nie ma i mamy na to świadków i mamy na to nagranie. Nie ma zakazu przy wejściu używania
żadnych ale odbiorników krzyczy, nośnych. Ja jestem głuchy. Jest pan głuchy, bo do pana mówi od godziny i pan nic nie zrozumie, ani pan nic i to pan zrozumie. Jest agresywny. Wystarczy, że służby was poinformują, że nie wolno. Gdzie to jest napisane? Arkady. Gdzie tak jest napisane? Nie. Podstawa prawna. Mir domowy. A konstytucja? Ale mam prawo swobodnie poruszać się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poruszać. Oczywiście, no przecież przyszliśmy na zakupy. Dokładnie. Wy nie pozwoliliście. Zakomunikowałem, co miałem zakomunikować. Chciałem iść kupić sobie zakupy do domu. A pan mnie wygonił. Czyli to pan popełnił wykroczenie z artykułu 135 KC, bo pan mi nie sprzedał towaru. Ale ja panu sprzedał, ja mam towar? No pan mi zabronił kupienia towaru, pan proszę się pana. Trochę. Nie, nie gubię się. Pan się gubi. To pan się gubi. Pan się pogubi. Czy pan zmierzył poziom hałasu, który emitowałem? Czy pan zmierzył to, panie ochroniarzu? Czy jest pan z siebie dumny? Czy jest pan dumny z siebie? To jest właśnie odzywanie się. I tak się odzywa ten człowiek do nas. I tak cały samo czas. Naruszał naszą nietykalność. Cały czas. Będzie mógł pan złożyć zawiadomienie o to się naruszenie nietykalności. Też tak zrobimy. Oczywiście. Nasi prawnicy się tym zajmą. A czy ci panowie zostaną wylegitymowani? Tak. Czy będziemy mieli dane tych osobników? Nie, pan nie. No a to na kogo mam złożyć, na kogo mam złożyć skargę? Dane są uszczędnione tylko na żądanie prokuratury od sądu, nie panu. Świetnie. Dobrze, panie policjancie, bo my nie chcemy tutaj dzieci straszyć. Jaka jest podstawa prawna naszej kontroli? Ja już wszystko panu powiedziałem. Przecież. Nie, nic mi pan nie powiedział, bo nie zrozumiałem. Ja pana proszę grzecznie, żeby ja pan powtórzył. Pana, no to mamy ja pad. Powiedziałem, no. Bo ja nie wiem, ale czy ja to mam... Wygląda, proszę pana, żeby ja panu tu za każdym razem to powtarzał, co pan powie. No ja nie rozumiem tego. No normalnie, proszę pana. A jak to wygląda, żebym ja panu się legitymował? Ale jaki ma pan cel w tym? Proszę pana, taki cel, że chcę znać ale podstawę panu prawną. Ale powiedziałem kilka metrów dalej, jak stałem. Nie słyszałem, bo jak było głośno. Jest, samochód przejeżdżał. Tak samo pan trzymał pan ten aparat, jak w tym momencie, jak panu mówił. Ale jaki ma pan problem powtórzyć, jakie mam wykroczenie? Chce pan przekroczyć swoje uprawnienia służbowe z artykułu 231. Pana, ja bo pan nie wie, jaką ja popełniłem, nie, jakie popełniłem ja wykroczenie. Pan chce mnie spisać i dopiero mi dokręcicie cokolwiek. Zaśmiecanie, naruszenie nietykalności, sranie w banie. Ja odkąd zostałem niesłusznie po spisaniu... Dobra, dzwonię do BSW. Dobrze, spokojnie. Mandatem karnym za niby nie noszenie maseczki nie udzielam swoich danych. Udzieli pan, tak czy inaczej. Możemy to zrobić na komisariacie. Tak czy inaczej spotkamy się w sądzie. Wielce jest pan wyurowany, proszę pana. I zmieni pan swój stosunek do mnie, bo ja nie chcę się pana bać, proszę pana. Niech pan zniży ton i niech pan się zachowuje, jak służba powinna się zachowywać. Ja dostosowuję ton do pana wypowiedzi. Służba powinna się zachowywać nieco inaczej. Musimy, proszę pana, dostosować ton do wypowiedzi rozmówcy. Prawda? Tak. No pewnie to pan już wytnie. Nie, to idzie na żywo, to nie ma co wycinać. To idzie na żywo, ogląda nas 8 tysięcy ludzi już właśnie. Bardzo dobrze, jak zawsze policja na pierwszym miejscu. Tak straciliście już 90% swoich... Macie już 20% tylko was ludzi popiera. A mnie pan nie zastraszy. Ani pan nie. No to dlaczego pan nie może podać podstawy prawnej i faktycznej? Już panu podawałem. No i co z tego? 10 razy pan mi poda, bo ja o to pana proszę. Proszę pana, nie będę panu powtarzał w kółko. To ja nie będę się panu legitymował. Wzywaj pan radiowóz, aresztuj mnie pan i jedziemy na komendę. Mnie to nie ziemi nie grzeje. I psychologa do dzieci proszę wezwać oraz kobiety, żeby dzieci się nie bały. Proszę bardzo. Dzieci zostaną przekazane osobom sobie. Możesz pan sobie rządzić swoimi dziećmi. Szuka pan rozgłosu i poklasku, to pan znowu. Ale my nie musimy szukać rozgłosu. Proszę pana, walczę o wolną Polskę. Proszę wiecie, że pan jako pierwszy, jako służba będzie proszę przyjmował szczepionki? Ale czy pan sobie z tego zdaje sprawę? Jest proszę pan na to gotowy? Czy pan, panie Trojanowski, jest pan gotowy na to, że przyjmie pan podwójną dawkę szczepienia już niebawem? Proszę pana, nie wiem. Nie na ten temat tutaj, nie w tym... Nie spotkaliśmy się, żeby rozmawiać tutaj o szczepieniach, jest to inny powód interwencji. No jaki właśnie chcę ustalić to? Już pan mówił. No nie, ale ja dalej nie wiem. No to... A jakby pan rozmawiał z osobą niepełnosprawną albo upośledzoną, to co by pan powiedział? To bym mu powtórzył. No a mi pan nie powtórzy. No, czyli pan mnie dyskryminuje, a każdy obywatel jest równy w Rzeczypospolitej proszę Polskiej. Pana, mówi pan sobie to, co panu wygodne jest, ale no niestety... No przecież pan mówi, że niepełnosprawnemu by pan powtórzył, a mi nie. Proszę pana, pan doskonale czyli pan mnie miał, bo pan to później skomentował, rozumie pan, że pan to komentował, tą podstawę i prawną, i faktyczną. Pan to skomentował już. Proszę nie pana, każe mi pan powtarzać. Dlatego, bo nie zrozumiałem i chciałbym mieć to uwiecznione, bo będę się właśnie kontaktował z BSW i chciałbym powiedzieć, o co jest grane. Proszę pana, jeszcze raz powtórzę i pana pouczę, że udostępnianie mojego wizerunku będzie podlegało odpowiedzialności
Przecież pan jest zamaskowany. Jeżeli ktoś rozpoznaje... Mam prawo pana pokazywać, drogi panie. Jestem dziennikarzem. Dokumentuję pana idiotyczne czynności. A tu następni funkcjonariusze już dotarli. Muszę pan o tym wiedzieć. Ja wyciągnę odpowiedź. Ale ja rozmawiam z panem normalnie. I próbujemy was legitymować. Dobrze, tak? Na jakiej podstawie, panie policjancie? Ja już panu powiedział kilka razy. Nie słyszałem, nie proszę powtórzyć. Mówił panu i... A pan nie wie? Ale pan wie? Wiem, ale ile razy trzeba... To proszę powtórzyć, tyle ile abym zrozumiał. Ja dokument osobisty akurat mam przy samochodzie, gdzie zostawiłem. Ale może pan wytworzyć doświadczenie. Mogę. Ale też właśnie tam mam taki dokument, który chciałbym wypełnić, żeby od razu to wyznać do całego, bo mam taki nocny. Tak, żeby zaskarżyć wasze... Nielegalne działania. Zobaczcie, proszę państwa, do dzieci. Ile policji przyjechało, nie? Do dzieci. Do dzieci i do kobiet, i do ludzi, którzy przyszli robić spontaniczną akcję. Wszystko okej? Okay? Nic nie wiem. Dobra. Załatwmy sytuację. Spokojnie, dzwonię do BSW i poinformuję, jaka jest sytuacja. Oni się cieszą. Oni się cieszą, jak policjanci popełniają przestępstwa tudzież wykroczenia, bo mają później z tego hajs. Pan, proszę państwa, nie chce podać podstawy prawnej, bo on mi dwa razy nie będzie powtarzał. No kurde, służba nie będzie powtarzać narodowi, suwerenowi tego, co do niego należy. No cholera jasna, no. No przecież to jest dramat, słuchajcie, no. 27 ustawa o policji. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom wykonywanych praw i obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie narodowi. I komu służycie teraz? No komu służycie? Na moje wezwanie proszę, żeby pan podał podstawę prawną i faktyczną. No i co z tego, że była, no? Powtarza się pan jak dyktafon. Ja nie słyszałem takiej podstawy. Do mnie nigdy w ogóle nie podszedł, nawet nic nie powiedział. Stał pan przy kamerze. No i co? No i słyszycie, ludzie? Stał pan przy kamerze. Oni nie wiedzą, za co nas chcą ukarać nawet. Chcą wyłudzić nasze dane, wrażliwe dane. Nie mają podstawy prawnej i wiedzą doskonale o tym, bo nikt nie zmierzył poziomu hałasu, ani nikt nie miał jakiego, tylko oczywiście oświadczenie. Więc to jest po prostu dramat, to co oni robią. Tylko na i wyłącznie słowo pana ochroniarza. Tylko na słowo pana ochroniarza, no. A ja panu mówię, że pan ochroniarz naruszył moją nietykalność cielesną. I co pan zrobi? Pan nie powtórzy, słuchajcie, drodzy państwo, bo pan nie wie. I dopiero spiszą dane i będą dokręcać później. Słabo internet działa, musi pan poczekać. Trzeba się kłócić, nie można tego załatwić normalnie. Tylko ale jak normalnie? To możecie jechać stąd, bo my was tu nie chcemy. Jedźcie sobie. Proszę pana, chciałem pana wylegitymować i to jest nieuniknione. Na jakiej podstawie? Proszę mi powiedzieć, to też jest nieuniknione. Proszę pana. Bo inaczej zrobi pan szopkę i wyleci pan z roboty. A będzie pan na święta zawieszony. Gdzie indziej sobie pracować, nie ma problemu. Super. Matko Boska, nie pan jest straszny. Super. Super. Pan jeszcze nie zrzuci mundur. O Jezu Chrystie. O mój Boże. Mam nadzieję, że będziecie pierwsi na ochotnika lecieć się szczepić podwójną dawką, bo wiemy, że Morawiecki to powiedział, że wy jako pierwsi będziecie szczepieni. A my właśnie walczymy o to, żeby to nie było przymusowe. Bo jeżeli pan się nie zaszczepi, nie będzie pan mógł pracować w swojej służbie. Nie będzie pan mógł służyć wiernie narodowi. Sebastian, spiszesz numer? Weź mi, wysłuchaj. 47 72 150 08. 72 150 08. Dobra, i dzwoń. Głośnik? I nadal pan się upiera, że pan nie poda podstawy prawnej, bo pan nie wie. Artykuł. Ale pan by to powiedział i byśmy sobie... Po co nas pan przetrzymuje? Pan ogranicza naszą wolność. Wie pan, że pan popełnia przestępstwo z artykułu 231 i pan ogranicza moją wolność. Legitymowanie. Nawet ostatnio pan Trzaskowski się wypowiadał, że legitymowanie nie może być nazbyt uciążliwą czynnością. A pan to przedłuża, bo ja pana proszę o powtórzenie podstawy prawnej i faktycznej. Ale no i co z tego? 10 razy pan to powie, bo pan mi służy, a nie ja panu, proszę pana. Służba. Ja nie pozwolę na to, żeby pan sobie kpił ze mnie. Ale ja nie kpię, proszę pana. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom wykonywania obowiązków policjanta. Ślubuję służyć wiernie narodowi. Naród to ja, proszę pana, panie Trojanowski. Więc niech mi pan służy i niech pan powtórzy jeszcze raz podstawę prawną. Halo? Właśnie przestała być apolityczna. Dobra, trzeba znaleźć dyżur jakiś, wiesz? Do ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń. No i kogo pan ściga? Jakie? No to okej, super, panie policjancie. Jestem za, żeby pan ścigał bandziorów. Czy pan złapał ostatnio jakiegoś pedofila bądź gwałciciela? Nie będę z panem rozmawiał. A, nie będzie pan ze mną rozmawiał. Nie będę panu udzielał takich informacji. A co ja popełniłem, że pan do mnie podszedł i moi przyjaciele? Ale ja powiedziałem podstawę. Co? Jaką? Bo ja nie słyszałem. Będzie pan ze mnie mówił. Absolutnie sobie na to nie pozwolę. O, pan se nie powtórzy. No to ja nie wylegitymuję się panu. Proszę bardzo, mamy pad. No dobrze, no to będziemy tutaj sięgać po inne środki. No to niech pan sięga, niech pan mnie nie straszy, proszę pana, bo ja się nie boję. Pana nie straszy, to nie jest strach, to nie jest straszenie się. Po prostu pana pouczą. Zobaczcie, słuchajcie, drodzy państwo, ile ich się tu nas zlatywało. Jak tylko było nazwisko Kaczyńskiego padane, zobaczcie. Do dzieci, do kobiet. I do naszej akcji. Niech pan przestygnie, niech pan po prostu się zastanowi. Ja panu mówię, że jeżeli mi pan poda artykuł, za który jesteśmy zatrzymani, tutaj ja panu się wylegitymuję. No teraz, no to mogę iść do samochodu? Nie. No to jak, no to jestem zatrzymany czy nie? Nie jest pan zatrzymany. No to pan ogranicza moją wolność konstytucyjną. No proszę pana, przedłuża pan to. Ja oświadczam panu, że chcę się panu wylegitymować. Jeżeli pan mi przytoczy artykuł. Ale ja chcę sprawdzić ten artykuł, bo ja nie pamiętam wszystkich na pamięć. Proszę mi zacytować. Artykuł 15, ustęp 1, punkt 1 ustawy o policji. Dobrze, to jest podstawa prawna, a faktyczna? Jakie popełniłem wykroczenie, tudzież przestępstwo? Artykuł 116 kodeksu wykroczeń, to jest w czasie, w obliczu pandemii nie zakrywa pan ustaw. Zakryty to jest mam. Po pierwsze, zakryty a mam. Po drugie jest podejrzenie popełnienia wykroczenia, zakłócenie porządku. Jaki to jest artykuł? 51 kodeksu wykroczeń. 51. W takim razie proszę pana o okazanie dokumentu tożsamości. Dobrze, a proszę pana podejrzenie, na jakiej podstawie podejrzewa, że popełniłem? Czy ktoś zmierzył poziom hałasu? Jak zakłócaliśmy? W jaki sposób mieliśmy zakłócać ten porządek prawny? Czy chodzenie po sklepie i mówienie tego, co się myśli, wyrażanie swoich poglądów, to jest popełnianie wykroczenia? Mam prawo wyrażać swoje poglądy. Konstytucja mi to gwarantuje. To jest zdanie osób zgłaszających. No dobrze, to jest zdanie zgłaszających. To ja panu oświadczam, że pan naruszył moją nietykalność cielesną i mamy na to świadków. I co pan teraz zrobi? Zawiadomienie, człowiek jest wylegitymowany. No to już składam. No to pan złoży na komendzie. A, no to na komendzie, dlaczego on nie pojechał na komendę, żeby na nas złożyć zawiadomienie? Ja rozumiem, co panu chodzi. Ja też nie rozumiem, o co panu chodzi. Dobrze. Świetnie. Super. Dobrze. Ja tylko spróbuję jeszcze dyżur BSW. Nie ma nigdzie Warszawy, patrzcie. Jest, Warszawa. Ja miałem w tamtym telefonie. Warszawa. Możemy podejść tam do samochodów, do dokumentów, czy musimy tutaj podawać... Czy ma pan tam dokument w samochodzie? Tak. Pokaże mi pan? Tak. Tak, proszę zobaczyć. Wszystko w porządku, dzieciaki? Ale jesteście śliczne. Dobra, idziemy. Gdzie ten samochód jest? Gdzie jest ten? Dobra, idziemy za Sebastianem. Chodźcie. Uwaga, ja uważam, tylko spokojnie. Pilnuj dzieciaczków, co? Do samochodu idziemy, tam Sebastian ma druczki. Chodźmy. Chodźmy. Uwaga. Wszystko okej? Okay? Dobrze. Uświadomić to, co się będzie działo. Idziemy, chodźcie. Dobra, dziękujemy. Nie ma internetu, kochani, nie mogę zadzwonić do BSW i słuchajcie, pan nawet nie chciał, on mi nie poda podstawy prawnej, więc na co ja mam się zaskarżyć, słuchajcie, jak ja nawet nie słyszałem artykułu. On mi nie poda, bo on nie będzie się powtarzał. No przecież to, co robi polska policja, słuchajcie, to jest jakiś dramat, to jest po prostu jakiś dramat, no. Co? Tak. Proszę pana,
A ja podejrzewam, że pan jest, że pan jest chory. Czy jak już to sprawdzimy? Dobra, jak się pan obawia, może pan trzyma kartkę. Nie masz kartki? I proszę spisać, spiszcie kochani wszystkich policjantów, którzy tutaj czynności prowadzą. Dzieciaczki, chodźcie z tej strony, proszę, żebyście były bezpieczne. Chodźcie. Chodź, kochana, tutaj z nimi stań, co? Wszystko okej? Okay? To nie wiesz, co się działo. Wszystko okej? Okay? Nie boimy się. Widziałam, pani policjant, że jest pobity przez ochroniarza. Ten młody chłopak, przecież on dostał pierdol. Mhm. Proszę pana, panie policjancie, ja jeszcze bym chciał panu zgłosić. Zgłosić bym chciał, że tam chłopak został pobity przez ochronę. Naprawdę został pobity przez nich. I chciałbym, żebyście panowie też zainterweniowali. W jakim celu oni tutaj sprowokują? Może prowokować nasze nerwy i emocje? Ale ci ochroniarze. Oni też odpowiadają za porządek. Ale po co teraz tutaj, skoro zostali... Wobec nich skończone jakiekolwiek czynność. Mam, już idę przyniosę. Idę do samochodu. Natalka, kluczyki moje. Natalka, masz po prostu głupie. Taki ciąg. Dziewczyny, do samochodu, daję telefon. Spocone, no. Spocone. Nie, ja idę do... Pilnuj tylko dzieciaczków. Ja już zaraz wracam. Panowie ochroniarze, nawet śmieci pozbieraliśmy. Wstydźcie się swojego zachowania. Mam nadzieję, że wrócicie do żon i będziecie dumni. I piersi będziecie pupy wypinać, żeby was szczepić. I Galeria Arkadia. Nie polecam. Wystawiamy opinię, słuchajcie. I zapraszam panów policjantów 13 na protest ogólnopolski. Też możecie przyjść i... Ten chłopak został pobity. Brawo. Już idę. Poczekajcie. Już Sebastian, już kurde, bo ja powiem ci, że za dużo mam Dobrze, już poczekaj. Jak po złości, ty. Za dużo. Dobra, to teraz nie będziemy tego pisać. Spisać tylko dane ich, wiesz. Tu proszę państwa chłopak, który został pobity przez ochronę. Proszę, proszę. Chcę mi się nadać po sobie z tym. Nie ma nic, co się nie stało. Ale chodzi o to, że oni stwierdzili nagle, że ja ich pobiję, żeby sam się zrobił. Dokładnie, brawo dla pana. I ja również to zgłaszam. Też, panie policjancie, zgłaszam, że moja nietykalność cielesna została naruszona przez ochroniarza. Nie, absolutnie. Tylko imię, nazwisko, wiesz, i to wszystko. Cio, malutka. Brawo, pani Janku! No, w tych strojach. Coś tu leży do samochodu? Nie, ona sobie tak wisi na mnie, chcę po prostu Zobaczcie, słuchajcie, tak jest, tak się kończy, proszę państwa. Tak się kończy, proszę państwa. Co dalej piszemy tutaj? Tylko, tak, dokładnie dane tylko.
dane tylko. Tak się kończy, proszę Państwa, walka o wolną Polskę, tak się kończy korzystanie z konstytucji i prawo do swobodnego manifestowania, wyrażania poglądów. Zobaczcie, ile panów się nazbierało. Tak to wyglądało. Piotr Biedka. Piotr Biedka, z oświadczenia, proszę pana, jestem publicznie osobą znaną. Proszę pana, nie wiem, gdzieś mam, ale nie chcę mi się szukać. Mogę się z oświadczenia wylegitymować? Ja mogę poświadczyć. Mam takie prawo. Ja mogę poświadczyć. A pan to w jakiej sprawie? Ale tak po roku prywatnym, czy pan z policji tak samo, bo... Może na bok zejdziemy, żeby nie słyszeli danych osobowych. Co Kiciu? Dlatego, bo ja go otworzyłem, wiecie. Panie Siemiono, proszę pana, Piotr Biedka, syn Tadeusza Antoniny. Nazwisko panińskie mamy? Nie podam, bo to jest dane wrażliwe. Nie jest panu do sprawdzenia mnie potrzebne. Można na to kredyt wziąć. Jestem urodzony 22.01.85 w Legionowie. Gdzie pan mieszka? Proszę pana, to jest moja prywatna sprawa, ale jak pan chce adres do korespondencji, to bardzo proszę, niech pan pisze. 05119 Legionowo, ulica Zegrzyńska 17, skrytka pocztowa 29 i oświadczam panu, że tam odbieram wszelką korespondencję. Okej. Numer kontaktowy pan poda? Nie podam. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Na nasze czynności przysługuje prawo oczywiście do złożenia zażalenia do właściwego miejscowego prokuratora. Spiszcie panów policjantów dane. Tutaj prokuratora ma swój okręg przy ulicy Kruczej 38/42. Wszystko z naszej strony. Dziękuję. Świetnie. Czujemy się naprawdę bezpieczni. Brawo dla policjantów! Brawo! Brawo za dzielną służbę narodowi! Brawo, brawo, brawo! A ja jeszcze, słuchajcie, nie omieszkam wygłosić komunikatu, bo przecież nie będę sobą. Uwaga, uwaga! Tu telewizja HWDP. Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Jarosław Kaczyński właśnie przysłał swoich policjantów, żeby zamknąć nam usta. Ale my się nie poddamy, drodzy państwo, ponieważ my jesteśmy suwerenem i będziemy walczyć, dopóki nie wyleci z nas ostatnia kropla krwi. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. 13. Warszawa, ogólnopolski strajk zorganizowany przez różne środowiska. Zapraszamy wszystkich, zobaczmy o swoją wolność i godność, żeby właśnie policjant wiedział, komu służy, a nie wykonywał durne rozkazy. A ja panom policjantom jeszcze raz przypominam, nie mieliście prawa tego zrobić. Mogliście odmówić wykonania tego rozkazu z artykułu 58 ustawy o policji. Wesołych świąt, panowie policjanci. Możecie być dumni. Brawo dla was. Tak, no spoko. Ja bym chciał. Tak, prawda? Niech się pani nie wstydzi swojej służby. Wstydzi się pani swojej służby. Pan mówi, że nie mogę rozpowszechniać jego wizerunku. Proszę państwa, zamaskowany pan. Pan powinien mi się też wylegitymować, a pan tego nie zrobił. Pan podał tylko swoje imię, nazwisko, ale nie zdjął pan maseczki, żeby pana zlegitymować. A ja nie wiem, czy pan to pan. Powinien mi pan się wylegitymować. Nie musi okazywać informacji służbowej, tylko i wyłącznie podczas kontroli drogowej, drugi panie. Trzeba troszkę poczytać. Wie pan, jaka jest teraz taki wasz mundur, żeby sobie był niemundurowanym policjantem na Allegro? To teraz będziemy wszyscy legalnie napadać na tiry. Na policjanta. Na policjanta. Znaczy ja mogę panu powiedzieć, ile kosztuje na Allegro taki cały pełny umundurowanie. Więc to, że jest, nie trzeba się wylegitymować, to jest spory powrót. Bo ja, jak się prawo zmieni, będziemy się legitymować. A gdzie pan ma swoje, swoje imienniki? Gdzie pan ma numer służbowy, proszę pana? Pan nie jest w pełni umundurowany. I ja teraz pana policjanta wzywam, żeby pan ukarał tego pana i wylegitymował, bo pan popełnia wykroczenie przestępstwo z artykułu 231, nie dopełnił swoich obowiązków służbowych. Ustawa na policji reguluje to, że pan ma mieć kompletny mundur. Gdzie jest jego imiennik?
No jest zasłonięty, ja nie wiem, czy to jest policjant, proszę pana. Co pan na to powie? Gdzie jest imiennik? Pan ma tutaj rzepki, proszę państwa, tutaj są rzepki i nie ma tutaj imiennika. O, tutaj pan ma, prawidłowo umundurowany, proszę bardzo. Świetnie. A pan? Gdzie pan ma imiennik, proszę pana? Przyjechał pan do interwencji i nie jest pan w pełni umundurowany, proszę pana. Suweren do pana mówi. Pan zakończył ze mną interwencję, teraz ja jako suweren prowadzę interwencję. A pani gdzie ma swoje imienniki? Gdzie? Bo ja nie widzę. A ma pani? Miejscu wyznaczonym. A można zobaczyć? Bo ja chciałbym wiedzieć, z kim rozmawiam. Ja już się przedstawiłam. Ale ja chciałbym zobaczyć, no. Jestem suwerenem, chciałbym zobaczyć. Co pan chce zobaczyć? Imiennik pani. Pani za specjalnie pani zdłużyła krótkofalówkę, żeby nie było widać. Zobaczcie, jakie to są socjotechniczne zabiegi, drodzy państwo. Pani specjalnie podniosła kieszeń, antenka do góry, żeby nie było widać. Mogę panu pokazać. O, świetnie, pani Żarowska. Wesołych świąt pani życzę. Brawo. A ten policjant, który już się oddala, zobaczcie, już się zrywa z miejsca popełnionego przestępstwa. Do 3 lat panu grozi. Sami słuchajcie, nie respektują swoich praw, a od nas wymagają. A z kim pani rozmawia? Pani rozmawia jak ona. Suweren do pani mówi. Zna pani to słowo? Już jedziemy. Na Makusia zaraz pojedziemy. Wszyscy razem. No i co? Gdzie pan ma ten imiennik? Nie jesteście, nie ma w miejscu wyznaczonym. Nie jest pan w szyku zwartym i powinien pan być poprawnie oznaczony. I pan nie ma. Na kogo pan, obywatel, jak na przykład pan kogoś potrąci, albo gdzieś pan coś zrobi, na kogo pan ma składać skargę, jak pan jest zamaskowanym człowiekiem? Wstydzi się pan swojego nazwiska? Wstydzi się pan tego, co pan ślubował? Artykuł 27 ustawa o policji? Proszę pana, ja do pana coś mówię. Pan zakończył ze mną interwencję, ja teraz prowadzę. Ale ja chciałbym wiedzieć, kto prowadził interwencję. Osaczyliście nas państwo i spotkamy się w sądzie. Więc proszę, gdzie jest imiennik pana? Na kogo mam składać skargę? Dlaczego pan nie jest w pełni umundurowany? Szanowny panie policjancie. Panie policjancie, halo. Ja mówię do pana. Ja z panem nie rozmawiam. Ale ja rozmawiam z panem. Pan co? 81 artykuł. Można nagrywać każdego. Oczywiście. Prawa się odsłania. Proszę pana, gdzie jest pana numer służbowy? Pan nie ucieka, bo pan popełnia teraz kolejne przestępstwo. Oddala się pan z miejsca popełnionego przestępstwa. Ja jako obywatel dokonałem obywatelskiego zatrzymania teraz. Popełnił pan przestępstwo. A pan ucieka teraz. No nas za głupotę zatrzymaliście, a teraz sami się zawijacie. Nie jest panu wstyd, że telewizja HWDP odkryła popełnione przestępstwo przez pana? Ja się panu wylegitymowałem, drogi panie. A pan co zrobił? Może hymn razem zaśpiewamy? Ja proponuję, żebyście stanęli w pozycji zasadniczej do hymnu. Zdjęli czapki i żebyśmy zaśpiewali hymn razem. W podziękowaniu za waszą służbę. Powiem panu, że piękną pokazówkę pan robił. Piękną, nie? Piękną. To wy zrobiliście pokazówkę. Gdzie pana podwładny ma numer służbowy? A kto to jest? Pański kolega, więc ja pana wzywam, żeby pan zabezpieczył dane przy mnie. Proszę pana, proszę złożyć zażalenie. Ale na kogo, jak ja nie wiem, jak się nazywa ten gościu? On jest w ogóle policjantem? No nie jest w pełni umundurowany, no nie jesteście w szyku zwartym, nie macie oznaczeń prawidłowych. Przyjeżdżacie do interwencji, a nie na dyskotekę. Hello. No hello, interwencja jest, dokonałem obywatelskiego zatrzymania. Panie policjancie, ja wzywam pana, żeby pan ukarał tego pana. Ja nie jestem od tego, a od czego jestem? A komu pan przysięgał służyć? Nie, proszę pana. Jak pan składał przysięgę, pamięta pan rotę, to ja panu zacytuję. Artykuł 27 ustawy o policji. Przed przystąpieniem do policji miał pan obowiązek złożyć taką przysięgę. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom wykonywanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie narodowi. Narodowi, a nie Rzeczypospolitej Polskiej. A naród to ja. Gdzie jest oznaczenie prawidłowe pana kolegi?
Mnie pan spisał za pierdołę, a kolegi pan nie potrafi? Czyli pan też popełnia przestępstwo i nie dopełnia pan swoich obowiązków służbowych. Brawo dla pana. Będę za panem szedł i będę sprawdzał miejsce, gdzie pan się oddali. Chciałbym, żeby pan się mi wylegitymował. Dokonałem obywatelskiego zatrzymania i teraz chciałbym, żeby pan podał mi swoje dane. Nie jest pan poprawnie umundurowany. Swoje dane? Przecież pan zna moje dane. Pana dane. Bo pan nie jest w pełni umundurowany, czyli nie dopełnił swoich obowiązków służbowych. Artykuł 231, paragraf 1 kodeksu karnego. Może pan zgłosić się do nas na komendę? Do 3 lat. No, ale wie pan, ja później nie poznam pana, nie? Ale powie pan, że jest teraz interwencja. Wzywam pana, żeby pan wylegitymował tego pana. Panie policjancie, ja pana wzywam, żeby pan się wylegitymował. Pan się nie przygotował do służby. Nie jest pan w pełni umundurowany. Czyli pan nie podejmie interwencji. Pan umożliwia teraz ucieczkę. Myli pan pojęcia, matko boska. Mylę pojęcia? No nie mylę właśnie. Nie mylę. Tak to wygląda, szanowni państwo. Komu służą? Na pewno nie mi. Oni mogą popełniać wykroczenia przestępstwa już teraz w zasadzie. Sami skomentujcie. My przyszliśmy tu pokojowo. Nikogo nie zaczepialiśmy, nikogo nie biliśmy. Nie naruszaliśmy niczyjej nietykalności cielesnej. Żal jest ich, słuchajcie, no żal jest ich po prostu. Więc ja jako suweren dokonałem obywatelskiego zatrzymania. Zatrzymałem policjanta, który popełnił przestępstwo, nie był w pełni umundurowany, nie był przygotowany do służby, więc panowie nic nie zrobili, a ja nie mogłem tego zostawić bez zarejestrowania tego. I przysłowie mówi, słuchajcie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Dokładnie tak. Pozdrawiam pana serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. I tak to będzie, słuchajcie, wyglądało. No. Macie prawo do... Macie prawo, słuchajcie, do wyrażania swoich poglądów. Macie prawo, słuchajcie, do manifestowania, do sprzeciwiania się dyktaturze wręcz, słuchajcie. Więc wręcz to jest nasz patriotyczny obowiązek. I nam się tego zabrania. Przyjedzie jakiś żabojad, słuchajcie, przyjedzie jakiś nie wiadomo kto, postawi na twojej ziemi postawi, słuchajcie, market i będzie ci mówił to, co masz robić, a to, co ci wolno, a czego ci nie wolno. Więc tak będzie to się działo, kochani, bo tracimy nasze biznesy, tracimy nasze gospodarstwa, tracimy nasze miejsca pracy, które zresztą w większości jest w kredytach, są pobrane, więc będziemy do tego doprowadzeni, że banki będą to przejmowały za pół darmo i będą sprzedawały obcym. Więc gdzie jest dla nas miejsce? Gdzie my się w tym wszystkim, słuchajcie, zatraciliśmy? Przebraliśmy się, słuchajcie, za śnieżynki, za wiruski. Pokojowo, śmiesznie chcieliśmy zamanifestować. Jedynym tutaj agresorem była ochrona tego miejsca. I to tylko oni zaczęli eskalować problem. Nieudolnie nie potrafili sobie poradzić z nami, nie powinni nas zaczepiać. Pokrzyczelibyśmy, wygłosili komunikaty i przyjechałaby policja i to policja ewentualnie mogłaby nas wyprosić z marketu. Podając oczywiście podstawy prawne, bo wydukanie jakiegokolwiek artykułu bla bla bla, to nie jest, słuchajcie, podstawa prawna. I on mi mówi, że on nie będzie się powtarzał. Będzie się powtarzał, bo ja tego żądam jako suweren. Bo to mi służy. To ja jestem obywatelem. To ja...
akcję, słuchajcie, akcję uświadamiającą, a tutaj brawo, słuchajcie, dla tego człowieka młodego. Nie, ja też nie jestem za skarżeniem, nie jestem za donoszeniem na obywatela, tak jak to teraz ma miejsce, żeby się jeden za drugiego za maseczkę jakąś skarżył, ale słuchajcie, gość zrobił bardzo mądrą decyzję, bo ja sam wiem, jak to działa. Złożył, zawiadomił teraz na miejscu do policji, że została naruszona jego nietykalność cielesna. Stracimy połączenie z internetem, słuchajcie, więc bardzo mądra decyzja tego chłopaka. Ja też oświadczam, słuchajcie, że to moja nietykalność cielesna została naruszona. Zresztą widzieliście postawę ochrony. Później trochę ostudzili swoje zapędy. Więc sami to ocencie, słuchajcie. Akcja spontaniczna, przygotowana, słuchajcie, spontanicznie. 13 widzimy się, słuchajcie, w Warszawie. Ogólnopolski strajk, który mam nadzieję, że zakończy to całe szaleństwo i doprowadzi do tego, że policjant będzie policjantem i będzie mimo służył. Tego, że są dzieci, jebać, pis. Dokładnie. I słuchajcie, doprowadzi do tego, że policja będzie służyć nam, obywatelom, a nie PiS-owi i Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wystarczyło powiedzenie kilku słów, jakichś komunikatów o PiS-ie i tak dalej. Błyskawicznie pojawiła się nie chcę tutaj używać jakichś sformułowań, ale grupa wielka tych policjantów. Także słuchajcie, mam nadzieję, że kiedyś będziemy się śmieli z tego, że w wolnej Polsce się obudzimy, ale dzisiaj musimy wszyscy zawalczyć o tą wolną Polskę. Słuchajcie, przebranie tutaj i takie przesłanie tu, słuchajcie. Sebastian, ja bezobjawowo teraz to mówię. Bezobjawowo. I to nie jest lokowanie produktu. To nie jest lokowanie produktu, słuchajcie. To bezobjawowo po prostu ja to wypowiadam, bo są dzieciaki z nami, więc wszyscy razem ręce w górę, obalimy dyktaturę. Nie damy się, słuchajcie. Także my się zawijamy stąd pomaluteńku i będziemy więcej takich akcji robić. Słuchajcie, postawiliśmy wszystko na jedną kartę, żeby obudzić ten naród, żeby zawalczyć o naszą Polskę i nie dać się, słuchajcie, tej dyktaturze, którą nam urządził Jarosław Kaczyński i jego hołota. Także słuchajcie, nie dajmy się i brońmy swoich praw, respektujmy to i nie dajmy się zastraszyć, bo to, że wielki policjant was stoi i drze się, to o niczym nie świadczy. To on ma służyć nam, a nie odwrotnie. Pozdrawiam was serdecznie, słuchajcie, z Arkadii, nie kto inny jak Piotr Biedka i tutaj, słuchajcie, ekipa, wielkie brawa dla tych ludzi. I co? I widzimy się już wkrótce w kolejnych akcjach. Informujcie się, słuchajcie. Będzie zabawa. 13, słuchajcie, widzimy się w Warszawie, godzina 12. Przybijamy sobie pionki i walczymy o wolność. Jeżeli będzie nas naprawdę dużo, możemy to wszystko zakończyć. Strajk kobiet, strajk przedsiębiorców, grupa opór. Wiele, wiele innych środowisk, słuchajcie, które to przygotowało. Nie jestem w stanie wszystkich teraz wymienić. Natomiast wszystkich was, kochani, serdecznie pozdrawiam. Brawo za tą akcję i mam nadzieję, że będziemy się wszyscy informować o tym. Informujcie swoich bliskich, bo my nie robimy tego dla siebie. My robimy to też dla was. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam was cieplutko i do zobaczenia już wkrótce.